No, trzymajcie się taburetów, bo... WTF! Hej, witam cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś spotykamy się w kolejnym WTF-ie. No i cóż, ostatnio był całkiem śmieszny, można by rzec, unboxing z AliExpress. No i wielu z was pewnie chciało jak najszybciej poruszać te figurki, więc dzisiaj sobie poruszymy. Tutaj mamy Jasia Pasole, jakże kultową postać. Opening sobie na pewno obejrzcie, bo wiąże się z nim ciekawa historia z tym AliExpressem. Tak sama ciekawa historia jest z tym, że kupując na AliExpress nie dostajemy towaru w kartonikach, tylko i wyłącznie w folikach. Tu teorii jest kilkanaście oczywiście, oprócz tego, żeby było lżej, że musi być jakaś tam lekka waga, by to przeszło przez granicę i tak dalej. No ale kurczę, szkoda, bo kupując w ten sposób... No to tak słabo po prostu wygląda. Są to oczywiście jakieś ostrzeżenia, że możemy płakać, gdy to otworzymy. Aha, jest prośba, żeby nie płakać, gdy to otworzymy. Prośba, by tego nie jeść. No, któż by chciał taką chińszczyznę jeść? No i prośba, by się cieszyć. Ja wam nie obiecam, że tą prośbę spełnię. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Poza tym opakowanie musi się przydać bardzo słabutko. Oczywiście brak też absolutnie żadnej instrukcji, więc jeżeli jakiś niemilec kiedyś do was przyjdzie i na przykład wam rozbierze te klocki, no to możecie mieć problem, kiedy je złożyć. Identycznie jak w Lego podkładka. Oczywiście różnicie tym, że mamy napisu na studzie i dzięki klocu, bo znaczy, szczerze mu powiem, jakość jest bardzo podobna, więc gdyby nam się zmieszało, moglibyśmy pomylić. Nie, naprawdę, to jest bardzo podobna jakość, a to akurat dobrze świadczy. No i mamy hiperka tutaj, którego musimy sobie samodzielnie dość mocno złożyć, w sensie czy taka klasyka najgorsza, jaka może tylko być. Każdy jeden element musimy złożyć. To ciężko wchodzi, więc weźmiemy drugi dla równowagi, sobie przyczepimy. Zobaczymy zaraz. Ach, dobra, weszło. Nóżki, ależ one ciężko chodzą, tak really bad, really ciężko. Naprawdę bardzo ciężko chodzą, ale wiadomo, lepiej w tą stronę niż w drugą. Damy sobie mu tułów. Boże, to jest postać w ogóle, co ciekawe. Nie, przepraszam. Wkładamy mu łapy w... Ależ one ciężko chodzą. Znaczy, mówię, cały czas lepiej, żeby chodziły ciężko, niż żeby chodziły zbyt łatwo. Sprawdźmy jeszcze jak dłonie. A w ogóle... Ależ one ciężko chodzą. Nie, naprawdę bardzo ciężko jak już wciśniemy jakimś cudem, bardzo ciężko się poruszają te wszystkie jego, można by rzec, członki, te jego kończyny. Naprawdę bardzo ciężko. Naprawdę muszę tu włożyć siły i ja tym ruszyłem 4-5 razy, a mnie już zaczynają naprawdę kciuki boleć. Wiadomo, to się... Miałem powiedzieć, rozrusza i rozruszuje się, niestety rozruszuje się w sposób niezbyt fajny, bo rozruszuje się tam, rozwalając tą zabawkę i ja tu nie mam siły tego złączyć. Chyba, że naprawdę trzeba może jakimś młotkiem walnąć czy czymś, to wtedy, ale spróbujmy jeszcze raz go rozruszać, czy to się stanie ponownie? No póki co nic na tego nie zapowiada, ale boję się, że to się stanie ponownie, znowu wypadnie. Bardzo ciężko, mi już naprawdę kciuki bolą od tego machania, dostajemy jedną łapkę ekstra w ogóle. Ja myślę, że jak ta łapka już się zgubi, to nikt jej nie będzie szukał nawet. Natomiast przyjrzyjmy się, a ręce to samo, dobra, ręce to samo, bardzo ciężko, ciul lżej niż, no a w ogóle ta chodzi bardzo lekko. Pytanie, to kwestia, perełka mu spada, no nie jest to najlepsze, czy znaczy, jakościowo niby nie jest źle, bo jakość samego kloca w dotyku jest naprawdę okej, okay. Jest on twardy, solidny. Ten element mógłbym pomylić z Lego, gdybym, wiecie, nie patrzył na study, gdybym ściągnął okulary, patrzył bez studów, to bym się mógł pomylić. Tu jedna ręka chodzi naprawdę ciężko, obraca to się również naprawdę ciężko, a ta znowu chodzi normalnie, można powiedzieć. Znaczy przypuszczam, że normalnie, po prostu po tym jak wszystkie inne chodzą ciężko, to jak tą dotykam, to wydaje się normalnie. Dłonie tak samo stosowałem się bardzo ciężko. Mnie cały czas ciekawi te nogi, czy one się rozwalą po czasie, czy się nie rozwalą po czasie. Dobra, przyjrzyjmy się jednak samemu Jasiowi Pasoli. No, jest konkretnie, jakby spotkał takiego typa na ulicy. No, trzymajcie się taburetów, bo nie wiem, czy się go bać, czy się śmiać. I to jest najgorszy model człowieka, najgorszy model hipka, bo nie wiemy, czy on nas zaraz zabije, czy on zaraz umrze sam. Najgorszy model, co to jest? Ale nie, jakość printu, no te usta. No te usta, zdecydowanie nie, ale oczy, spójrzcie, oczy, nos, pięknie. No dokładnie jak na tym obrazie, tak? To jest, bo dokładnie to nie jest, to jest Jaś Pasola, ale łącznie z tym obrazem, który on tam namalował. Właściwie zremasterował, może bardziej odpowiednim słowem. No tu jakieś mikro, nie, no właściwie to są kreski, nie, na drugi jest ładny, na drugi jest naprawdę mimo wszystko w miarę ładny. Z tyłu nawet również jakiś nam się trafił, no jest jeszcze druga
Tak, jest druga buzia tylko. Aha. Dobra, jest druga buzia. I druga buzia jest jeszcze gorsza niż pierwsza. Rady, co to jest? A chociaż to te usta lepiej chyba wyglądają mimo wszystko, gdzieś są tak napaćkane, jakby ja dość mocno niedokładnie jakiś barsztyk czerwony. Nie, no to, no, no to jest bardziej jak fasola, bym powiedział, bo spójrzcie to. No, on pewnie by tak zrobił. Natomiast tu mamy bardziej, wiecie, śmichy, chichy z tego obrazu, który on tam zrobił. Powiem tak, bo trzeba to wiadomo jakoś ocenić. Całkiem ciekawe. Nie pamiętam, ile kompletnie mnie ten fik kosztował, bo niestety nie ma żadnego rachunku w tym czymś. A historię całą poznacie w poprzednim odcinku, tak jak mówiłem. Chodzi to bardzo ciężko, w związku z czym do ustawienia na szafkę jest perfekt. Jeżeli chcecie to kupić, postawić na szafce takie śmichy, chichy i przyjdą znajomi, powiecie, że to jest Lego, macie pewność, że tego nawet nie dotkną i tak dalej, by się upewnić, to super, to jest fajne. Oczywiście wybaczałem mu też te różnice koloru tu szyi od tego, a licho przy podrówkach to i tak po biedy. Natomiast jeżeli chcecie się tym bawić, to będzie ciut ciężej, mówię, bo jedna ręka chodzi inaczej, druga bardzo ciężko, nogi to w ogóle skrajnie ciężko chodzą. No tu naprawdę muszę mocno siły i ja przypuszczam, że gdybym, no właśnie, nie trzymał tego, to to by odpadło prędzej. Więc zostania super, do zabawy ciut gorzej. Niemniej myślę, że więcej niż 5 zł to nie kosztowało, bo tak się kupuje na Ali. No, w związku z tym moja ocena mimo wszystko 6, jak najbardziej 6. Print fajny. Mocny kloc, ale ta nieruchliwość całkowita, jednak te usteczka, jak się tak przyjrzymy, no, psuje to troszkę efekt. Psuje to troszkę efekt, to jedzenie barsztyku bardziej, ale 6 jak najbardziej sobie żoną można dać, co złą oceną jak na podróbki przecież nie jest. Wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na tym kanale, widzimy się wkrótce oczywiście na kolejnych filmikach, nie tylko z zestawami AliExpress, ale i wieloma innymi. Do zobaczenia wkrótce, nie zapominajcie oglądać innych kanałów. Bye!